Kolejna grupa uczniów z pabieńskich szkół podstawowych wyjechała na Zieloną Szkołę. Kampanię pod hasłem Miasto dla Ludzi rozpoczęli członkowie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Inaczej. Kolejny śmiertelny w skutkach wypadek zdarzył się w piątek 8 maja. Informacje Kultura Sport, Krzysztof Chile, witam Państwa. Sukcesem pabieńskiej policji zakończyły się zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze za uciekinierem z zakładu poprawczego 17-letnim Pawłem Klimkiem. Poszukiwany listem gończym zabójca i gwałciciel został zatrzymany dzisiaj kilka minut po godzinie 7 w Pabieńcach na dachu budynku przy ulicy Powstańców Warszawy. Przypominamy, że Paweł Klimek został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 64-letniego mieszkańca Pabieńc i gwałt na towarzyszącej mu 59-letniej kobiecie. Zdarzenie miało miejsce 9 listopada 1996 roku w Pabieńcach przy ulicy Wileńskiej. Ponad 100 dzieciaków z pabieńskich szkół podstawowych wyjechało wczoraj na Zieloną Szkołę do Ustronia Morskiego. Tegoroczny wyjazd dzieci ze szkół podstawowych na Zielone Szkoły jest dodatkową nagrodą dla tych klas, które uzyskały najlepsze wyniki w konkursie ekologicznym, który był przeprowadzony w ubiegłym roku szkolnym. Konkurs ten dotyczył zbierania opakowań z tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku szkoły, które osiągnęły najlepsze wyniki, to jest szkoła numer 9 oraz szkoła numer 3, otrzymały nagrody pieniężne. Również podziękowaliśmy nauczycielom, opiekunom klas, które zebrały najwięcej tych opakowań, a w tym roku wiosną dzieci z tych klas wyjechały na Zielone Szkoły. Dotyczy to grupy prawie 300 dzieci. Połowa z tych dzieci wyjechała w góry, do Krynicy Górskiej i te wyjazdy zostały już zrealizowane. Ta ostatnia grupa to wyjazd nad morze. Sądzę, że taka dodatkowa nagroda dla dzieci, które mogły zobaczyć i góry, i morze, i wiosną, będzie dodatkowym bodźcem dla nich w uczestnictwie w innych konkursach ekologicznych, jakie w tym roku będziemy organizować. Pobyt dzieci w Zielonych Szkołach w pełni sfinansował Urząd Miasta. No, chciałbym tutaj w tym momencie podziękować naszemu Urzędowi Miasta za to, że taką wielką frajdę nam sprawił. Myślę, że polityka proekologiczna naszego Urzędu Miasta jest to coś, co przyniesie kiedyś dosyć znaczące rezultaty. Jeżeli te młode dzieci, świadome tego, że za ten całoroczny wysiłek, który włożyły w zbieranie butelek, który się przyczynił do tego, że w Pabieńcach mamy czyściej i piękniej, jak dorosną i zostaną być może znaczącymi osobistościami tego miasta i władz tego miasta, to przypomną sobie, że w ekologię warto inwestować, że to jest inwestycja znacząca i inwestycja, która przyniesie określone korzyści, bo na pewno będzie im mile żyć w mieście czystym, piękniejszym, bez zanieczyszczeń. Podczas tego blisko tygodniowego pobytu nad morzem dzieci korzystać będą w pełni z uroków nadmorskiego kurortu. Oddychać będą powietrzem przesyconym jodem, ale także uczęszczać na zajęcia lekcyjne, pewnie weselsze, bo w nietypowych warunkach. Jedziemy na Zieloną Szkołę i myślę, że na tej Zielonej Szkole będziemy kontynuować to wszystko, czego dzieci się uczyły. Uczą się w szkole, z tym, że to będą troszeczkę odmienne warunki, ponieważ lekcje fizyki będą w terenie biologii, geografii, czyli to wszystko, czego się uczą teoretycznie w szkolnej ławce, będziemy mogli teraz sprawdzić praktycznie. No, nauka będzie wplątana w zabawę i w rozrywkę. Tak się składa, że będziemy te wszystkie elementy, jak już powiedziałem, czysto teoretyczne, wplatać w rozrywkę. I na przykład tak, jeżeli będziemy, a już mamy zaplanowane przejażdżkę po Bałtyku statkiem, to będziemy się uczyć fizyki, czyli prawa Archimedesa. Dlaczego pływamy? Skąd się to wszystko bierze? Jeżeli będziemy chodzić po lesie i oglądać roślinki, ptaszki, to będziemy się uczyć biologii. Na wycieczce w Kołobrzegu, która jest równie zaplanowana, będziemy się uczyć historii. Czyli praktycznie można powiedzieć, że te dzieci nie tracą tygodnia, nie jest to dla nich wakacje, nie są to dla nich wakacje, tylko kolejny tydzień nauki trochę w odmiennych okolicznościach. Zdaniem Andrzeja Mika z wyjazdu na Zieloną Szkołę płynie jeszcze jedna korzyść.
przebywając 24 godziny na dobę razem, można jeszcze lepiej się poznać. Uczniowie w szkole podczas tych 6 godzin zachowują się zupełnie inaczej. Nauczyciele mogą poznać swoich uczniów, jak się zachowują, jacy są naprawdę. A uczniowie mogą stwierdzić, że nauczyciele to też są normalni ludzie ze własnymi kłopotami, którzy są dla nich życzliwi. Natomiast warunki szkolne trochę stwarzają zupełnie inne możliwości i inne kryteria, które nauczyciel musi przestrzegać. Późnym wieczorem autobusy MZK odwiozły dzieci na dworzec kolejowy, a stamtąd już prosto nad Bałtyk. Na parkingu pozostali odprowadzający rodzice, koleżanki i koledzy i już tęskniące młodsze rodzeństwo. Kolejną akcję, tym razem pieszo-rowerową, propagującą dwa kółka oraz ograniczenie ruchu samochodowego, przeprowadzili członkowie klubu Inaczej. Odbyła się ona w minioną sobotę. Przewodnim hasłem dzisiejszej imprezy jest hasło Miasto dla Ludzi, ponieważ większość zauważa nas jako rowerzystów, ale przecież niekoniecznie trzeba korzystać z roweru, żeby zrezygnować z samochodu. Jest komunikacja zbiorowa, chociaż ostatnio ograniczone są kursy i właśnie walczymy o to, żeby była bardziej dostępna, bardziej łatwiej było z niej korzystać przeciętnemu człowiekowi, żeby ceny biletów nie rosły tak szybko. A przy okazji, jeśli na przykład człowiek chce zażyć trochę świeżego powietrza i rozerwać się, zażyć trochę kontaktu z przyrodą i też być zdrowszym, może skorzystać oczywiście z roweru albo własnych nóg. My się walczymy o to, żeby miasto było dla ludzi, żeby samochód i kultura samochodu propagowana obecnie nie zdominowała naszych miast, żeby nas nie spotkały te same problemy, które spotkały miasta zachodu wiele lat temu i z którymi oni teraz muszą się borykać. U nas teraz chce się zlikwidować tramwaj, upada komunikacja zbiorowa powoli, a tam ten proces kiedyś następował i teraz wielcy tego żałują, ponieważ od zera są od nowa budowane linie tramwajowe, stawiane szyny. U nas na razie się myśli zamiast żeby uczyć się na cudzych błędach, na razie je powielamy. Kiedy dotarliśmy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który tradycyjnie był miejscem zbiórki członków i sympatyków klubu Inaczej, wśród młodych ludzi, którzy stanowią trzon stowarzyszenia, spotkaliśmy przewodniczącego Rady Miasta Leszka Malińskiego, który na Mosirze zjawił się z dwóch powodów. Jeden nie najmniej może ważny, choć też miałem okazję pierwszy raz w tym roku pojechać rowerem. Drugi, skorzystałem z zaproszenia młodzieży naszej, która usiłuje zrobić coś w naszym mieście na rzecz większego korzystania z roweru. Jak i zresztą z tego, co wyczytałem w tej chwili z programu, który tutaj dostałem, rozwoju komunikacji zbiorowej, bo myślę, te dwie rzeczy są równie ważne. Myślę, że chyba jakimś taką moją cechą związaną z poprzednią działalnością Związku Harcerstwa Polskiego jeszcze przed wielu laty, który jak wiadomo jednym z punktów prawa, bo harcerz miłuje przyrodę, stara się ją poznać, jest może i dalsze moje działanie w Radzie Miasta Pabianic na rzecz właśnie ograniczenia ruchu samochodów do rzecz jasna rozsądnych rozmiarów, bo przetrwać tutaj nie można, i rozwoju tak zwanych tras rowerowych, komunikacyjnych tras rowerowych. Myślę, że zalążkiem tego jest już fragment tej trasy przy ulicy Jankiego, teraz właściwie się ulica, przepraszam bardzo, ale z Świetlickiego nazwa mi już uciekła. Myślę, jestem przekonany, że mając poparcie młodzieży, będziemy mogli w następnych latach przy tym samorządzie zrealizować powoli, krok po kroku, te działania, które umożliwią szersze korzystanie mieszkańców miasta Pabianic z rowerów. Na popularnym Lewityynie pojawili się także najmłodsi pabianiczanie korzystający z dwóch i czterech kółek. Rowerzyści i piesi wyruszyli z Mosiru z transparentami, skandując hasło propagujące podróżowanie rowerem, i podążyli głównymi ulicami Pabianic, spotykając się przy spółdzielczym domu handlowym Trzy Korony. Tam zbierano podpisy pod petycją klubu. Odbył się krótki happening, a po powrocie na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rywalizowano w konkursach przygotowanych przez organizatorów akcji Miasto dla Ludzi. Podczas kręcenia zdjęć do programu Nocny Patrol dyżurny Komendy Rejonowej Policji w Pabieńcach otrzymał wiadomość o czołowym zderzeniu się w Bychlewie dwóch samochodów, Volvo i Fiata 126P.
Do wypadku doszło o godzinie 22:15 w miniony piątek. Bezpośrednimi świadkami wypadku byli policjanci patrolujący ten rejon, dzięki którym natychmiast zostały zawiadomione Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i Policyjny Wydział Ruchu Drogowego. Przez ponad 15 minut trwały czynności związane z uwolnieniem kierowcy Fiata 126P, 24-letniego Mariusza J., którego z poważnymi urazami głowy, klatki piersiowej i nóg odwieziono do szpitala miejskiego. Niestety nie udało się go uratować. Pasażerka Fiata, żona zmarłego, doznała złamania obojczyka i urazu klatki piersiowej. O szczęściu natomiast może mówić rodzina podróżująca samochodem Volvo, który po zderzeniu zatrzymał się na ogrodzeniu pobliskiej posesji, a pasażerowie wyszli z wypadku z niewielkimi obrażeniami. Okoliczności wypadku bada obecnie pawieńska policja. Tego samego wieczoru o 22:35 doszło do kolejnego zderzenia. Na ulicy Zamkowej na skutek nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę Fiata 125P Klaudi J. w samochód ten uderzył motocykl. Kierujący motorem Andrzej W. i jego pasażerka Agnieszka R. doznali ogólnych potłuczeń. Po udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej zwolnieni zostali do domu. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabieńcach informuje, że od 13 maja uruchamia w dni robocze komunikację autobusową na trasie Pabieńce SDH Ksawerów Urząd Gminy. Linia oznaczona numerem 263 pojedzie trasą Świętego Jana, Partyzancką, Konstantynowską, Rypułtowicką, Szkolną, Nowotki, Traktorową i Kościuszki. Opłata za przejazd na całej trasie wynosi 2 zł i 20 groszy. Osiedlowy Dom Kultury zaprasza do swojej siedziby przy ulicy Łaskiej 46 na prelekcję na temat czysty organizm, łatwa kontrola wagi ciała, dieta przeciwrakowa. Spotkanie odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 16. Prelegentami będą Barbara Poreda oraz Zygmunt Ciołkowski. Z dużym dorobkiem medalowym powrócili z Mistrzostw Makroregionu Centralnego w biegach na orientację wychowankowie uczniowskiego klubu sportowego Szkoły Podstawowej nr 16. Zawody te odbywały się w Załęczu Małym. Były one jednocześnie eliminacjami do ogólnopolskiej spartakiady młodzieży. Z uczniowskiego klubu sportowego zakwalifikowało się aż 5 wychowanków. Anna Łubis, Maria Łubis, Agnieszka Grabarczyk, Witold Tosik i Tomasz Pabich. Jeżdżę na biegi od pierwszej klasy, na które zachęcił je mój brat. Najpierw chodziłem po lesie z panem Lendą. Od tego roku już na poważne startuję w tych biegach. Mój największy sukces to zajęcie 1. miejsca w Mistrzostwach Makroregionu Centralnego. Na następny dzień, gdy były sztafety, startowałem, ja miałem kolegów w sztafecie Piotrka Ostrowskiego i Michała Rybaka. Nie było dla nas kategorii wiekowej, więc musieliśmy mieć rywali z 5. i 4. klasy. My byliśmy z kategorii M10 i chodzimy do 3. klasy. A jakie wyniki w związku z tymi startami ze starszakami? 3. miejsce zająłem. Tak, tak słabo mówisz i 3. miejsce, przecież to jest dla ciebie wielki sukces. Tak, prawda. My jako koło organizujemy 12 września drugie otwarte Mistrzostwa Pabijaniec w Tuszyn Lesie. Do udziału zachęcamy wszystkich mieszkańców Pabijaniec i okolic. Są to zawody popularne, każdy ma dostęp. Będą startowali także nasi zawodnicy. W sobotę i niedzielę w Pabieńcach gościł Polski Cyrk Reprezentacyjny Korona. W te 2 upalne dni wielu Pabieńczan przyszło podziwiać polskich i zagranicznych artystów. Sensacyjne ewolucje na podwietrzne, kontrowersyjne tango tańczone na butelce to niektóre tylko pokazy cyrkowców. Swą niezwykłą giętkością kręgosłupa zadziwiały widownie wybitnie utalentowane mongolskie kontorsjonistki, laureatki festiwalu w Paryżu. Cyrk Korona poszczycić się może również 2 najmłodszymi, niezwykle uzdolnionymi wykonawcami z Rosji. 9-letnim Michałem Temtiugowem i 10-letnim Olegiem Nowikowem, którzy podrzucani na nogach Walerego Alioszyna wykonywali interesujące akrobacje.
Już za prawie półtora tygodnia odbędzie się turniej streetbola Zakmar 98. Witam wszystkich Państwa, witam młodzież, witam dorosłych. Proszę Państwa, chciałem serdecznie zaprosić na, mam nadzieję, wspaniałą imprezę, która się odbędzie 23 maja na boiskach Babiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Bugaju. Będzie to turniej koszykówki ulicznej. Streetball, proszę Państwa, jest popularny na całym świecie. W Polsce coraz bardziej. W Pabianicach będzie to już czwarty turniej. Od lat nasza firma bierze czynny udział w promowaniu tej imprezy i mamy nadzieję, myślę, że organizatorzy również, że wkrótce ta impreza stanie się ważną imprezą w skali ogólnopolskiej. Jeszcze raz gorąco zapraszam wszystkich, tych, którzy chcą uczestniczyć oraz tych, którzy chcą po prostu zwyczajnie poemocjonować się rozgrywkami. Będzie dużo emocji sportowych, będą niespodzianki. Myślę, mam nadzieję, że będzie wspaniała pogoda. Zapraszam. Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach wiekowych, do lat 15, 18 i Open. Zwycięzca kategorii Open otrzyma nagrodę główną wartości 1500 zł, ufundowaną przez firmę Zakmar, głównego sponsora. Karty zgłoszeń do turnieju można otrzymać w sklepach Zakmaru przy ulicy Zamkowej i Wyspiańskiego, w sklepie Adidas przy ulicy Zamkowej oraz w firmie Kodak Express również przy ulicy Zamkowej. Miniony piątek był drugim dniem rozgrywanego na obiektach Włókniarza czwórboju lekkoatletycznego szkół podstawowych klas szóstych i młodszych. Przypominamy, że w czwartek, w pierwszym dniu zawodów, rozgrywano trzy konkurencje. Bieg na dystansie 60 metrów, rzut piłeczką palantową oraz skok w dal. W piątek odbyły się biegi na długich dystansach, 600 metrów dziewcząt oraz 1000 metrów chłopców. Po dwudniowych zawodach wyłoniliśmy najlepszą, a chcę powiedzieć, że to były pierwsze zawody, gdzie zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców startowały wszystkie szkoły, 11 szkół, tyle mamy szkół podstawowych w Pabianicach. Dwie najlepsze szkoły, są to zawody drużynowe, dwie najlepsze spośród szkół w kategorii dziewcząt i chłopców reprezentują Pabianice w zawodach wojewódzkich 22 maja. Tymi najlepszymi wśród dziewcząt okazały się pierwsze miejsce, zajęła 16, drugie miejsce trójka. Te dwie największe pabianickie szkoły pojadą na zawody wojewódzkie. Niezależnie od tego, że były to zawody drużynowe, my tutaj dla swoich celów wyłoniliśmy najlepszą zawodniczkę zawodów i okazała się nią Ania Słomińska z trójki, która zdobyła o dużo, dużo więcej punktów niż następne po niej Kamila Wosińska, przepraszam, z 16 i Małgosia Muszyńska z 15. Opiekunowie zwycięskich zespołów to Aneta Stępińska z 16 i Alicja Stefańczyk z trójki. Wśród chłopców triumfowała drużyna ze szkoły podstawowej nr 17, których opiekunem jest Jacek Malenta. Drugie miejsce zajęli uczniowie szkoły podstawowej nr 3, których do zawodów przygotowywał Damian Kozłowski. Oni także reprezentować będą Pabianice na zawodach wojewódzkich. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Seweryn Prusek, uczeń szkoły podstawowej nr 17. Duży zawód sprawiły sympatykom koszykówki juniorki MTK Jantoń. Obrończynie tytułu mistrzyń Polski w tym roku zajęły 6. miejsce w turnieju rozegranym w Zgorzelcu. Z brązowym medalem z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Poznaniu wrócił nasz zapaśnik Artur Muszyński, startujący w najcięższej kategorii wagowej do 95 kg. Drugie miejsce w makroregionie w tenisie stołowym juniorów wywalczył nasz wielce utalentowany Artur Miszewski. Mamy nadzieję, że już wkrótce wzmocni nasz pierwszoligowy klub PKTS Aflopa, któremu nie udało się wywalczyć awansu do ekstraklasy, remisując w ostatnim meczu z Izolatorem Boguchwała 5-5. Cenny sukces odnieśli piłkarze PTC, pokonując na własnym boisku Pilice Tomaszów 1-0 w 24. kolejce rozgrywek 4. ligi. Zwycięskiego gola zdobył Robert Sobański. Natomiast Włókniarz Trzy Korony rozegrał dramatyczny bój z outsiderem rozgrywek Skalnikiem w Sulejowie, który zakończył się zwycięstwem Pabianiczan 4-3. Bramki dla naszej drużyny zdobyli Sokołowski 2 oraz Grącki i Lechowski. Po tej kolejce spotkań nasze zespoły awansowały na 6. i 7. miejsce w tabeli. To była ostatnia informacja. Zapraszam na czwartek. Do widzenia Państwu.